Witam Was serdecznie, z tej strony Michał Ogiński. W tym odcinku namalujemy obraz dla zakochanych. Jeżeli nie jesteście zakochani, to możecie taki obraz podarować bliskiej osobie, albo na przykład hydraulikowi, jeżeli nie będziecie mieli za co zapłacić za jego usługi. Więc potrzebujemy do tego jakiś bukiet kwiatów. To jest dość taki skomplikowany bukiet kwiatów, ale my będziemy to wszystko rysowali pastelami olejnymi, które będziemy rozmazywali z terpentyną, która jest trochę brudna, ale no trudno. Tak też bywa, że tak się używa. A wszystko będzie malowane po prostu na takim oto blejtramie w kształcie serca, tak? Zdobyłem taki blejtram, nie wiem skąd go mam, ale mam i nie wiem co z nim zrobić, więc korzystając z okazji, że są kwiaty takie w domu, to po prostu ja stwierdziłem, że ja muszę to wszystko połączyć. Kredki, pastele olejne, których nie używam, terpentyna, która jest brudna i taki oto malutki, dość malutki, ale nie wiem ile on może mieć, jakie on może mieć wymiary, to serce, całe to serce, ale po prostu stwierdziłem, że to jest jedyna niepowtarzalna okazja, aby namalować taki obraz. Więc zostańcie ze mną i see you later i zobaczymy się niebawem już jak będę robił ten szkic. Tak więc tak prezentuje się nasz szkic tego oto bukietu. Bardzo taki syntetyczny ten szkic. Nie będę wchodził aż tak w szczegóły, ale co teraz jest ważne i co teraz możemy zrobić? Otóż możemy rozmazać sobie po prostu tą naszą pastelę olejną terpentyną i wtedy nam wychodzi taki różowy, taki właśnie laserunkowo różowy, taki i pomarańczowy mniej więcej. Bo pomarańczowa jest. Wypadki chodzą po ludziach, ale my się nie poddajemy. Tak się prezentuje ten misternie robione płótno z tyłu. Ktoś to po prostu wycina takie serce i napina na to płótno. No nie jest to aż tak idealnie zrobione, ale czego oczekiwać po prostu po... Przynajmniej jest napięte, przynajmniej jak jest bębenek, prawda? Tak więc dobrze. No i co dalej? No to rozmazujemy po prostu naszą pastelę olejną terpentyną. Ja używam terpentyny bezzapachowej. Wiem, że to jest sama chemia, ale trudno. Niech już będzie. Widzicie, jaka jest różnica między pastelą olejną na płótnie, a rozmazaną pastelą olejną właśnie za pomocą terpentyny. Tutaj widać te wszystkie sploty, a tutaj już potem tych splotów nie widać. Więc czary mary, jesteśmy w domu. I tak to właśnie wygląda. Teraz maluję ten cień. On się trochę zmienił, bo światło nam zaświeciło takie dość dobre od strony ogrodu. Ale my po prostu dalej będziemy walczyć z cieniem po prostu tutaj tego naszych kwiatów i z tłem oczywiście. Tło jest jasno zielone. Ja to mi trochę długo zajmie, albo wezmę większy pędzel, ale co ja chciałem powiedzieć, możemy sobie po prostu wziąć trochę właśnie tej naszej substancji, tej naszej substancji, która się tworzy. O, i teraz tak, tutaj możemy sobie tak pobrać, trochę pobierzemy stąd, dodamy tutaj tego liścia po prostu tak. Pamiętajcie, żeby nie używać zbyt dużej ilości kolorów, bo zbyt duża ilość kolorów
nie służy dziełu. Wystarczy trzy kolory i mamy, jesteśmy w domu. Resztę się wymiesza po prostu. Albo tak jak tutaj, albo na palecie, albo tak jak tutaj właśnie za pomocą terpentyny tutaj na płótnie od razu. Tak więc taka technika. Trzeba korzystać z tego, co się ma. Nieważne, co to, coś. Ja bym tego serca nigdy bym po prostu nie zrobił, ale po prostu tak wyszło, że właśnie nie robię, więc tak przyznam się wam szczerze, że te kwiatki to moja mama kupiła na grób ojca. Tak więc są to kwiatki grobowe na grobie. Wow. Teraz sobie weźmiemy trochę tego koloru, tej doniczki. No i po prostu tak sobie najpierw musimy założyć tę pierwszą warstwę. O, tak. O, jesteśmy w domu po prostu już. Tak więc, o, dobrze. I mamy tą, mniej więcej tą kompozycję. Tutaj jeszcze trochę sobie porysuję. Jakieś tutaj takie rzeczy, takie mniej więcej takie szkicowe. I co by tu jeszcze? Na razie tyle. Jeszcze tej zieleni moment. Mamy tak. Mamy błękit, to trochę tego błękitu tutaj dodamy. Tak, mamy trochę błękitu. Przed chwilą mówiłem o tym, żeby nie używać zbyt dużo kolorów, a sam ich dodaję dużo. Może dlatego, że jestem takim, no, lubię dużo kolorów po prostu, ale wiem, że, ale uczę wszystkich, mówię i wszystkim, żeby tych kolorów za dużo nie używali. Tak więc trochę ze mnie taki mały hipokryta, ale po prostu wiem, że dążę do tego, żeby używać mało kolorów. Ale jednak czasami się to nie udaje. Tak więc teraz rozmazujemy sobie doniczkę. Doniczkę najlepiej. Najlepiej doniczkę po prostu malować po formie. Tu jest cień trochę, tak. O, dobrze. Możemy zawsze kontrolować z naszą martwą naturą tutaj taką. Proszę bardzo. I tak sobie po prostu jedziemy. No i będę tak po prostu wszystko już powoli malował. Oczywiście zachęcam was do zakupu tego obrazu, bo on będzie na sprzedaż. Oczywiście jak zwykle. Wszystko co jest na moich filmikach jest sprzedajne, sprzedawalne, albo na sprzedaż, jak kto woli. Tak więc uważam, że no, ta lekcja po prostu pokazuje nam możliwości pasteli olejnych, które można traktować, jeżeli na przykład nie mamy jakiegoś koloru w olejach, to możemy równie dobrze zastąpić tym samym kolorem po prostu pasteli olejnych i już jesteśmy prawie, prawda, w domu. I mamy ten sam efekt, albo podobny efekt, jeżeli rozmażemy go terpentyną właśnie. To więc ja będę się bawił dalej tą terpentyną i rozmazywaniem, a wy też weźcie jakiś przedmiot, jakąś martwą naturę sobie ułóżcie po prostu i malujcie ze mną, żeby ta zabawa po prostu była obopólna. No ja wiem, że niektórzy oglądają te filmiki tylko dlatego, żeby je oglądać, ale ja namawiam wszystkich do tego, żeby jednak spróbowali swoich sił. No popatrzcie, czy to wygląda skomplikowanie.
To nie jest, nie wygląda skomplikowanie. A wyjdzie naprawdę, moim zdaniem, ciekawy efekt. Zaraz zobaczycie, jak to właśnie będzie wyglądało, ale na razie jeszcze czeka nas dużo pracy. Dużo pracy, ale zobaczymy, jak to się zakończy. Więc do zobaczenia wkrótce. Tak prezentują się moje kwiaty, cwiety, które namalowałem techniką pastel olejnych pomieszanych z terpentyną. Tak prezentują się te kwiatki na żywo. Zapraszam do kolejnych moich filmów, do subskrybowania mojego kanału, do oglądania moich filmów. Trzymajcie się i pamiętajcie, żeby tworzyć coraz to ciekawsze kompozycje i swoje obrazy własne. Możecie się sugerować moimi obrazami, ale teraz muszę znaleźć osobę, która dostanie te kwiaty, a może oczywiście, jeżeli wy po prostu macie ochotę na te kwiaty, na zakup tych kwiatów, to zapraszam serdecznie. Nie będę aż taki drogi, więc wydaje mi się, że jest obraz na każdą kieszeń. Więc dziękuję Wam za uwagę, dziękuję Wam za to, że jesteście ze mną, że mnie wspieracie i w mojej twórczości. Tak więc pozdrawiam Was serdecznie, Michał Ogiński. Do zobaczenia w kolejnym filmie. A gdzie ja mam głowę? Po prostu nie wiem. Ale po prostu trzeba się jeszcze podpisać pod obrazem, prawda? To jest bardzo ważne, żeby się podpisać pod obrazem. Okej. Tak więc dzięki wielkie i do zobaczenia.